두다 대통령님의 방한을 진심으로 환영합니다. 한국과 폴란드가 외교관계 수립 35주년을 맞은 특별한 해 11년 만에 국빈 방한하신 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 한국과 폴란드는 성공적인 민주화와 경제 발전의 역사를 공유하면서 1989년 수교 이래 다방면에서 우호 협력 관계를 발전시켜 왔습니다. 2013년 전략적 동반자 관계를 수립한 이후 국방, 방산과 같은 전략 분야에서도 폭넓게 협력을 확대해 왔습니다. 인태 지역과 유럽의 안보가 그 어느 때보다 긴밀하게 연계되어 있고 글로벌 복합 위기가 지속되는 가운데 같이 공유국이자 유럽의 핵심 파트너인 폴란드와의 협력은 더욱 기여해지고 있습니다. 지난해 저의 폴란드 방문 계기에 합의된 다양한 성과 사업들이 그동안 원활히 이행되어 온 것을 기쁘게 생각합니다. 오늘 회담에서도 양국 관계의 미래지향적 발전을 위한 심도 있는 논의를 이어가길 기대합니다. 감사합니다. Ekscelencjo, panie prezydencie, szanowni panowie ministrowie, przede wszystkim bardzo dziękuję, panie prezydencie, także w imieniu mojej małżonki za zaproszenie i za możliwość odbycia tej oficjalnej wizyty w Korei. Dziękuję bardzo. Cieszę się tym bardziej, że śmiało mogę powiedzieć, że wspominamy do tej pory zeszłoroczną wizytę pana prezydenta razem z małżonką w Warszawie, która tym relacjom polsko-koreańskim nadała dodatkową dynamikę, a rzeczywiście na przestrzeni ostatnich lat, zwłaszcza nasza wymiana gospodarcza w sposób olśniewający, można powiedzieć, wzrasta i mamy nadzieję, że także i nasza wizyta teraz tutaj w Korei, zarówno w Seulu, jak i w Busan, przyczyni się do tego, że jeszcze więcej kontraktów pomiędzy naszymi firmami i naszymi krajami zostanie zawartych i ta wymiana gospodarcza będzie jeszcze wzrastała. Właśnie z wielu punktów widzenia chcę też podziękować bardzo panu prezydentowi za niezwykle ciekawy program tej naszej wizyty. Właśnie możliwość spotkań nie tylko politycznych, nie tylko takich o charakterze również kulturalnym, międzyludzkim, ale także i spotkań właśnie i wizyt o charakterze biznesowym, budującym te relacje gospodarcze. Jest to dla nas tym bardziej ważne, że tak jak mówiliśmy przed chwilą w czasie spotkania w cztery oczy, panie prezydencie, nasze relacje dyplomatyczne pomiędzy Polską a Koreą liczą sobie 35 lat, ale to jest 35 lat rzeczywiście bardzo dynamicznej współpracy. 35 lat, przez które praktycznie nie było momentów zastoju. I to rzeczywiście dzisiaj produkty koreańskie obecne są w każdej polskiej rodzinie i jest ich bardzo wiele. Poczynając od tego, że na początku lat 90. pojawiły się w garażach Polaków samochody DU i rzeczywiście były ogromnie popularne. Dzisiaj śmiało można powiedzieć, że sprzęt firmy Samsung, sprzęt elektroniczny, telewizory, smartfony są w powszechnym użyciu. Ale cieszymy się bardzo, że dzisiaj jesteśmy nie tylko kupcami, jako konsumenci koreańskich produktów, ale że w istocie jesteśmy także ich producentami, bo rzeczywiście te ponad 7 miliardów dolarów, które firmy koreańskie zainwestowały w Polsce, to także bardzo wiele po prostu przedsięwzięć produkcyjnych, gdzie dzisiaj realizujemy produkcję w najwyższych światowych technologiach, choćby właśnie na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Myślę tutaj o bateriach zasilających samochody elektryczne, choćby. Mam nadzieję, panie prezydencie, że także i to nasze dzisiejsze spotkanie i wszystkie wysiłki, które od pewnego czasu prowadzą i nasze Ministerstwa Obrony Narodowej i nasze firmy zaowocują tym, że niedługo w Polsce będą produkowane też czołgi K2.